Nie oglądajcie tego meczu teraz jeszcze, bo ja tylko będę na 5 minut. 5 minut. Nie teraz, ale potem o 16 gram. Impreza dla mnie fantastyczna i takie podziękowanie, jednak władze udowodniły, że warto jest mieć te swoje 5 minut, ale po to, aby udowodnić wszystkim innym, którzy wiele lat temu pukali się w czoło, gdy mówiłem, że będę zaczynał z Piastem od B-klasy. Wielu było takich, którzy nie dowierzali, którzy myśleli, że pójdę do zupełnie innej drużyny po skończeniu wieku juniora. Ja zdecydowałem inaczej i tak naprawdę to jest ten moment, w którym wiem, że dobrze zrobiłem, że było warto, nie zawsze gdzieś tam pogoń za tymi wszystkimi pieniędzmi była tutaj najważniejsza i z tego się cieszę. Zżyłem się z tym miastem, zżyłem się z tym klubem i nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić cokolwiek innego, być gdziekolwiek indziej niż w tym klubie. To jest mój klub i fantastyczna sprawa jeszcze raz. Oraz ostatni dzisiaj na Murawie Stadionu Przemysłu Oczenia to zawodnik Piasta Gliwice. Symboliczne przekazanie na koszulki. Jeszcze wyraźnie wzruszony Jarek Kłaszowski. Podziękowania dla piłkarzy również Ruchu Chorzów i Pola Piasta Gliwice. Dzisiaj mecz pożegnalny z niebieskimi. A proszę Państwa, symboliczne przekazanie koszulki. Koszulki, a wcześniej opaski kapitańskiej. Tomek Podgórski przejmuje opaskę kapitańską od Jarka Kaszowskiego, ale Ryszard Kałużyński jest prezesem Starkowiczem, prezesem Piasta Gliwice. Może zdecydować, aby ten numer uwolnić. Ten numer, numer 8, jest zastrzeżony na uszej. Ten numer 8 to Jarek! Jestem zaszczycony, jestem przeszczęśliwy, że kibice dzisiaj przyszli, że przez cały dzień łącznie z tymi imprezami towarzyszącymi byli tutaj z nami. Że przyszli oglądać, nawet nie tylko mnie, ale przyszli oglądać i naszych byłych piłkarzy, moich przyjaciół, jak również reprezentacji Polski Jerzego Engela. To jest szalenie, szalenie ważne dla mnie. Wspierali mnie przez wiele lat, miałem trudne momenty. Piłka pozwoliła mi uciec od różnych przykrych momentów i był moment rzeczywiście, gdy mnie nie było w tym klubie, ale kibice nie zapominali o mnie i to jest fantastyczne tak naprawdę. Cieszę się, że wspólnie możemy teraz wszystko świętować, że jestem członkiem tutaj tej naszej wielkiej drużyny, jaką jest nasz klub. Powoli będziemy ten klub budować. Adam Starkowicz, myślę, że jako prezes wspaniale mi się z nim współpracuje i tutaj też ukłony dla niego również, bo wiem, że bardzo chciał też tego meczu. Ty jesteś dzisiaj najważniejszy. Jarek Kłaszowski, generalny kapitan Piasta Gliwice. Legenda, blisko czerwona legenda. Jarek, pojechać się stój. Kłaszowska. Nie, tak. Chyba tego słyszałem, że jest taki kapitan, że przynajmniej
gorące podziękowania kibicom, przede wszystkim kibicom, mówiący się też ze mną. Byliście, mam nadzieję, że zawsze będziecie. Dziękuję. No to wszyscy dzisiaj idziemy w kolejny dzień cały dzień. Dziękuję wam. Drogi Jarku, składam ci ogromne podziękowania za wybitne reprezentowanie Miejskiego Klubu Sportowego Piast w latach 1997-2011. Odbyt klasy, ekstraklasy, zawsze razem. A Koszulka ma numer 8, złoty numer 8. Mówiłem o tym już dzisiaj i wcześniej. Ta koszulka, ten numer w zasadzie na koszulce jest zastrzeżony. To, nie możemy śpiewać do ciebie, Gabo.